Tutaj troszkę zaspaliśmy, ale spoko, późno poszliśmy spać i mamy kolejny dzień. Dzień 11. Dobra, moi drodzy, walniemy jeszcze jeden dzień, nie? Może być stream, może być odrobinę dłuższy niż do 21, ale... jeszcze jeden dzień, nie? Chyba. Kaca nie ma. Czyli spoko. Troszkę się naszemu bohaterowi nudzi w tej chwili. Okej. Okay. Skupimy się na budowie tego dnia. Przeczytajmy do końca ten podręcznik. O kurde, coś się wbiło do remizy. O kurde. Coś się wbiło do remizy. A, to może być game over. Jedyna droga prowadzi przez te schody. Droga ucieczki. Słyszałem tłuczone szkło. To na pewno w remizie. Pytanie, czy zombie rozwaliło barykadę, czy wbiło się z innego kierunku? Okej, jak tam garaż? Okej, garaż chyba jest bezpieczny. Zobaczmy tak na szybko. Tu chyba nie ma żadnych okien. Nie widzę szkła, nie. Tu to jest bezpieczne, to chyba w tamtym skrzydle. Ja podejrzewam, że zombie się wbiło tam, gdzie nie zabiliśmy dechami. Jakoś. Okej, okay. Teraz uważajmy, bo możemy zginąć. Okej, okay, tu jest... Ja wolę, żeby te drzwi były zamknięte tak naprawdę. Tu coś ciekawego mieliśmy? Dobrze było to w jedno miejsce potem zanieść. Ja myślę, że tam się wbiło, ale zaraz zobaczymy. Czyli tu demontowaliśmy sporo tego, mamy wciąż sporo gwoździ i tak, mamy barykadę na oknie. Tutaj także. Czyli tak musiało się wbić jakoś tam. W tym pomieszczeniu nie ma okien, czyli to pozostawia chyba tylko jedno pomieszczenie. To jest chyba tam, gdzie ja chciałem wybić okno potem. A nie, chwila, kurde. Okej, okay, to ja jestem teraz zielony. Ja słyszałem odgłos zombie i tłuczonego szkła. Gdzie to, kurde, nastąpiło? Dobra. Bo nie w sąsiednim budynku. Inne budynki są bardzo daleko. Ja bym nie słyszał tego chyba. A, okej. Okay. Okej, okay. Zombie rozwaliło, stłukło okno, ale nie przebiło się przez barykadę. Okej. Okay. Byłem troszkę zaniepokojony, ale dobra. Ta siekierka jest prawie zużyta. Co nie jest dobre. Broni obuchowej mamy pod dostatkiem, ale nie potrafimy dobrze ją walczyć. Dobra, zróbmy szybki obchód, bo ja bym nie chciał takich niespodzianek. Na przyszłość. Okej, okay, no zabijmy te zombie. O, patrzcie, nie wiem czy widzicie, zombie ulegają rozkładowi. Widzicie? Szkielety. A, czyli trupy znikają same po jakimś czasie chyba, to jest dobre. Pozostawiać korytarze i zostawić tylko jedno przejście. Tak, to jest też plan. Dobra, teren chyba zabezpieczony. Nie ma tutaj na posesji żadnych więcej zombie. Dobra, wracamy do lektury. Nie ma tu więcej żadnych? Nie, okej. Okay. Czyli niewielka grupka tutaj przymigrowała, co czas od czasu ma miejsce. A,
Czy ja słyszałem telewizor? A zobaczmy, czy są jeszcze programy. Jest 12 akurat. O 12 jest chyba stolarstwo, ile się nie mylę. Nie, nie ma. Okej, nie mam już programów. Dobra, czytajmy. Przestało być nudno, tak. Okej, dobra, tego dnia to przeczytam do końca, czyli spoko. Czytajmy do popołudnia, zrobimy sobie obiad i potem wykorzystamy tą wiedzę na zastosowanie praktyczne. Dobra, jest prawie koniec, przeczytajmy to do końca. Będziemy mieli masywny bonus do nabywania doświadczenia na dwóch kolejnych poziomach, dobra. Okej, przeczytane, wrzućmy tutaj na kupkę przeczytanych książek. Papieros. Tą puszkę do śmieci. Ale zresztą dobra, zjedzmy tą paskudną kanapkę do końca, niech się nie zmarnuje. Całość. Okej, znowu jest smutny niestety, ale dobra. Okej, dobra. Wiem, co zrobimy. Potniemy te bale, które przywieźliśmy z lasu, na deski. Zobaczymy. Ja już nie pamiętam, ile było desek z jednego bala, ale na pewno dwie, być może nawet trzy. Czyli tu potencjalnie możemy mieć aż 6 gwarantowanych desek, co było naprawdę spoko. Weźmy tu jedną piłę. Okej, ta może być, to jest chyba w sumie bez znaczenia jaka. Okej, to muszę wziąć do ekwipunku. Okej, to nawet jeszcze jeden. Piły. Czyli na piłę się klika tak naprawdę. Dobra, spiłuj wszystkie. Ciekawe, ile będzie desek. O, 3 z jednego bala, czyli to jest naprawdę dobry sposób, bo tutaj też to jest gwarantowane 100%. Okej, 9 desek mamy, jesteśmy przeciążeni jak cholera. Okej, pytanie, co ja z tymi deskami teraz chciałbym zrobić? Czy zacząć budować ogrodzenie? Ja chyba zacznę budować ogrodzenie. Chociaż, widzicie, te dechy nas obroniły przed zombie, które mogło wpaść do bazy. Pozabijajmy jednak może kilka okien. Tylko z jednej strony, bo możemy też dać 4 deski z drugiej strony. Chyba nie ma takiej potrzeby. Dobra, chodźmy po młotek i gwoździe. Pozabijamy jeszcze kilka okien. Tak, żebyśmy czuli się troszkę bardziej bezpiecznie. No i zdobędziemy też w ten sposób doświadczenie. Musimy jak najszybciej dotrzeć do poziomu 4, tak żeby budować te beczki na wodę, kiedy odetną prąd. Okej, dobra. Ja mam za dużo tych desek, nasz bohater cierpi w tej chwili fizycznie dosłownie. Wyrzućmy je na razie na glebę. Zostawmy tylko... Okej, dobra, weźmy gwoździe, te powinny wystarczyć. I jeden młotek. Dobra. Okej, dobra, bierz... połowę tych desek. Zbuduj mur i zabij okna. No, wiem, ale... No, wszystkiego naraz nie zrobię. Dobra. Tak, tamtych okien nie warto... Tam, gdzie ja chciałem zrobić wyłom, to tam nie warto zabijać, bo tam i tak zrobimy sobie przejście, czyli... Ale z tego kierunku zróbmy barykadę. Też o ile się nie mylę, powinniśmy w ten sposób zdobywać doświadczenie i to dużo. Ponieważ przeczytaliśmy tą książkę, to mamy bonus, zdobywamy mnożnik 5 razy tyle doświadczenia, co normalnie. Czyli warto było tą książkę przeczytać. Tu każdy kolejny poziom progresywnie wymaga więcej doświadczenia, co też utrudnia trochę sprawę.
Dlatego te książki mają bardzo duże znaczenie. A dobra, no powoli, powoli, ale do przodu. Musimy mieć poziom czwarty, przypominam. Dobra. Okej, okay, tu okien nie ma w tych pomieszczeniach. Weźmy resztę desek. Budowle przyciągają zombie i ci te zombie to niszczą. Chodzi o to, że hałas przy budowaniu je przyciąga? No to trudno się mówi. Okej, znowu troszkę przeciążeni. Teraz tak, czy w tym pomieszczeniu jest okno? Nie, okej. Okay. Te dwa te okna z tego kierunku są zabite. Okej, okay, czyli to wszystko. Czyli nie muszę zabijać więcej okien. Dobra, zacznijmy budować płot. Tak jak mówię, ja chcę zrobić takie niewielkie ogrodzone poletko, na którym będziemy mieli nasze uprawy. A więc dajmy to tutaj. Wydaje mi się, że rozwalimy... Tak, zamiast barykadować te drzwi, to zróbmy tutaj płot. Tak, żebyśmy mieli w tym miejscu jakieś nasze uprawy. To będzie chyba dobra myśl. Tylko pytanie, czy ja mogę... Mam deski, mam gwoździe, czyli... Dlaczego nie ma interfejsu? Okej, okay, jest zbuduj, ściana. Najpierw ramy. Najpierw ramy, a dopiero potem... zabijemy to deskami. Czyli wykorzystajmy tutaj ten budynek. Obróćmy to. Jak... O kurde, to nie jest obracanie. Krzyknąłem niepotrzebnie. Jak się obracało? R? Okej, okay, R. Też mam nadzieję, że więcej doświadczenia w ten sposób zyskujemy, ale chyba tak, okej. Okay. To daje dużo więcej doświadczenia niż to barykadowanie. Ale będziemy potrzebowali dużo, 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 dużo więcej materiału, jak widać. Czyli na koniec tego dnia zacznijmy demontować niektóre zbędne drzwi, meble, tak żeby łatwo i szybko zdobyć deski, a poza tym to zawsze możemy ruszyć samochodem do lasu. Żeby te drewna z drzewa ściąć. Atreu, wielkie dzięki za przedłużenie suba. 17 miesiąc, wielkie dzięki. Okej, okay, dobra, czy ja mogę zdemontować to biurko? Nie mogę, bo w środku są rzeczy. Okej, okay, wyrzućmy to na glebę. Też poprzez demontaż zdobywamy doświadczenie. Tu się nie udało, rozwaliliśmy kompletnie to biurko, ale mamy doświadczenie, czyli spoko. Dobra, kolejne drewniane rzeczy. W sumie te drzwi. To do drzwi potrzebuje śrubokrętu. Siedem. Okej, okay, ja też nie potrzebuję tych drzwi tak naprawdę, one są drewniane. Chyba tak, okej. Okay. Okej, okay, udało się, jest deska. Też zawiasy i klamki możemy zdobyć w ten sposób. Co jest potrzebne, gdybyśmy sami chcieli budować drzwi? Czyli spoko. Okej, okay, dobra, to też zdobywamy doświadczenie, jeśli się nie mylę. Bardzo blisko do poziomu trzeciego, a na czwartym możemy już budować beczki na wodę. Czyli niemal wszystkie cele tej serii zrealizowane, poza uprawami i właśnie tymi beczkami na wodę. Dobra, ja na razie będę okej, okay, może po prostu zbierajmy te deski w jedno miejsce. Jak zamierzałam wchodzić do tego ogrodu, skoro ścianę buduję za drzwiami? Poprzez okno, które zdemontuję, albo nawet zrobię wyłom w ścianie tego budynku. Tak, żeby było tam gorsze. Czyli będziemy mogli do tego ogródka wchodzić z wewnątrz remizy, ale będzie ona ogrodzona z zewnątrz.
taki jest plan. Albo dobra, chodźmy tam i od razu wykorzystajmy to drewno na budowę. Już teraz by było dobrze stłuc to okno, żebyśmy tak dookoła nie musieli chodzić. Okej, okay, wieczór. W miejscu okna zrób drzwi, tak, no. Tak, moi drodzy, jaki jest plan? Jeszcze raz przypomnę. Ściana tutaj, ściana gdzieś tutaj. I ta przestrzeń będzie ogrodzona z zewnątrz. Wejście będzie tu. Powiedzmy, rozwalę te okna, albo rozwalę nawet ścianę. I zbuduję w tym miejscu własne drzwi. No, okej, okay, dobra. Więcej nie ma. Czy mam tu deski? Nie muszę. Okej, okay, nie nośmy tego niepotrzebnie, walnijmy na grę. Ale bardzo, bardzo produktywny dzień. I już chyba naprawdę tak, niewiele brakuje do kolejnego poziomu. Bonus będzie także na poziomie 4 obowiązywał, czyli spoko. Czy opłaca się budować dom od podstaw? Nie wiem, czy się opłaca. To jest na pewno fajne. To może być fajne, ale... O, tu mam deski! Aha, dobra. Skupmy się na... Okej, okay, skupmy się do końca dnia na tym. Ja tu stąd wszystkich desek nie zabrałem wtedy. Mam też troszkę gwoździ z tych rozmontowanych stołów. Czyli gwoździ mamy też masy. I tu jeszcze dodatkowe deski. Jedna, okej. Okay. Ja podejrzewam, że własny dom warto budować, jeżeli znajdzie się jakieś dobre miejsce może? Nie wiem, jakieś kombinacja... Kombinacja lasu, zbiornika wodnego? No nie wiem. Gdzieś na obrzeżu miasta. Jestem uszkodzony, wiem. To z powodu przeciążenia. Okej, okay, dobra. Czy mamy jeszcze deskę w ekwipunku? Nie, okej. Okay. Ale dobra. Idzie naprawdę nieźle. Też, jeżeli chodzi o zabicie tej ramy dechami, to mamy tutaj różne poziomy ściany, które są bardziej wytrzymałe lub mniej. Tylko też potrzebujemy odpowiedniego poziomu. Tak więc być może warto... Bo możemy budować ścianę pierwszego poziomu, która jest dziurawa, jak widać, taka troszkę byle jaka. Być może lepiej będzie poczekać na 4 poziom stolarstwa, żeby lepszą ścianę od razu robić. Ramy są takie same, czyli ramy możemy w tej chwili zbudować bez większych problemów. Okej, to mi się podoba. Ale starczy tego. Musimy poprawić naszemu bohaterowi nastrój. Spróbujmy na koniec tego bardzo udanego streamu coś ultra smacznego ugotować. Tak, żeby poprawić mu humor. Mamy też whisky, którym moglibyśmy wypić resztę z tej butelki, ale nie. Spróbujmy coś ciekawego upiścić. Okej. Okay. Tylko teraz dobrze by było, żeby to było dobre. A może burger? Burger z... Okej, okay, zamiast bułki chleb, ale może być. I teraz tak, dobra, szynka. Czy ja mogę sprawdzać, czy to, na ile to jest dobre? No, chyba nie. Okej, dobra, szynka. Omijajmy sos pomidorowy, rzodkiewka nie pasuje. Okej, dobra. Nie mamy sałaty czegoś tam, ale dobra. Dajmy troszkę... Czyli pomidor, szynka, papryka. Okej, okay, ketchup. Może, okej, okay, być może jak różne rodzaje sosów tu się jakoś miesza. Tak więc nie dam majonezu ani musztardy. Dajmy troszkę pieprzu.
Ok, może nie było dosolone. Daj mi troszkę soli. Chociaż te wszystkie składniki, nie wiem, szynka sama w sobie jest słona, tak samo ketchup. Ok, rzodkiewka na koniec. Nie wiem, czy to będzie smakowało. Burger z warzywami i szynką. Zobaczmy, co tu stworzyliśmy dziwnego. Kurde, znowu niedobry. A nie, to może przez to, że mamy pierwszy poziom gotowania tylko. A, chyba trzeba to podgrzać. Chyba dlatego. Okej, okay, walnijmy to do piekarnika i wtedy zobaczymy, jaki będzie efekt. Włóżmy to do piekarnika. Wydaje mi się, że powinno być lepiej. Surowy, no wiem, ale to jest taka peklowana szynka, którą się można jeść na surowo, nie? Ale dobra, no mniejsza z tym. Logika gry. Dobra, niektóre rzeczy odłóżmy, których nie potrzebujemy w tej chwili. Sur, pieprz. Dobra. Uważajmy, żeby nie przypalić. Dużo rzeczy zgniło, kolejne zgniły. Zaraz zobaczę. A nie, kurde. Okej, okay, dobra, upieczenie tego nic nie dało ogólnie. Dobra, okej, okay, jemy tego obrzydliwego burgera. O, nasz bohater jest płaczliwy! Jest płaczliwy, prawie mu łzy lecą z oczu. Dobra, musimy to zapić whisky w takim razie. Dawaj, reszty butli. Na raz. Całość. Płaczę, bo bez majonezu było? A nie wiem. Tęskni za makiem, dlatego płaczę. Okej, okay, dobra. To jest okej. Okay. Ja zazwyczaj tak daleko do gry nie docieram i morale to jest w tej chwili problem. Zmaganie z depresją, to mi się wydaje, że to będzie na tą chwilę problem. Okej, okay, po tej whisky powinna być butelka, którą wykorzystamy chyba do zrobienia koktajlu Mołotowa, żeby spalić te zwłoki. Dobra, burgera z powrotem odłóżmy do lodówki tego obrzydliwego burgera. Dobra, idziemy spać, jest północ. Książki i magazyny też poprawiają humor, tak, tak. Okej, okay, śpi. Czy zombie się wbiją w nocy? Czy helikopter nadleci znowu? Nie, żyjemy. Dobra, ale dobra, moi drodzy, kończymy. Czyli bardzo, bardzo udane podejście. No, troszkę inny content się w tej chwili otwiera, czyli troszkę więcej budowania, zarządzania moralem i tak dalej, i tak dalej. Poradziliśmy sobie z helikopterem. Bardzo dobre podejście. No, też czekam z niecierpliwością na kolejnego streama, bo jestem ciekaw, jak to się potoczy i czy uda nam się ten rekord pobić. Ale dobra, tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Miłego weekendu życzę i do usłyszenia.